moment zwycięstwa Ligi Światowej oczami Krzysztofa Ignaczaka. Unikalne, niepublikowane zdjęcia. To nagranie dołączy do pozostałych, które polski libero publikuje na swoim blogu Igłą Szyte. To polska reprezentacja od kuchni. Renifer! Patrzcie na tego przystojniaka. No przecież to przecież Sylwester Stallone normalnie. Krzysztof Krzyszczykiewicz. Krzyszczykiewicz. No właśnie tak. Jego jest wszędzie pełno. Lubi dużo mówić, dużo robić. Dlatego nie dziwię się, że to on prowadzi takiego bloga. Na początku trochę przeszkadzał nam swoją kamerą, ale teraz staramy się czynnie brać udział, żeby popularność tego bloga nie spadła i później to jest fajna pamiątka z naszych wypraw. Ciao, baby. Ha! Jest okej. Zdobywamy Sofał. Blog to takie moje dziecko, tak? Miał nie spać. Pewne schematy, które później należy wykonać na boisku, na treningu wykonujemy milion razy. Blog Krzysztofa Ignaczaka to nie tylko historia zwycięstw, ale i codziennej ciężkiej pracy. Te ostatnie dni żmudnych treningów siatkarze spędzili w maleńkim Sulechowie. To tu, pod czujnym okiem kibiców, ćwiczyli olimpijską formę. Wyjdą, przytulimy się, zdjęcia, autografy. Bo to w sumie jest niezwykłe przeżycie, żeby spotkać takich sławnych polskich siatkarzy. Zwłaszcza dla młodych siatkarzy w Sulechowie. Ich idolem jest Łukasz Żygadło, bo czołowy polski rozgrywający urodził się i zaczynał siatkarską karierę właśnie tu. A co w nim jest takiego fajnego? Wszystko. A coś szczególnie? Nie, wszystko jest same idealnie. O tym przekonały się nie tylko zakochane w nim fanki, ale i jego pierwszy trener. To Mieczysław Puchalski odkrył siatkarskie zdolności ucznia podstawówki. Przebiegł mi korytarzem taki młody chłopak, który zwrócił moją uwagę. I widać było, że jego talent jest bardzo duży, wysoki, który może rokować na przyszłość. Trener nie miał wątpliwości, że mały Łukasz powróci kiedyś do Sulechowa jako wielki zawodnik. Dziękujemy. Jeszcze do zdjęcia byśmy prosiły. Jeszcze jednego? Tak! Wychowałem się, byłem tutaj do 15 roku swojego życia. Dawne czasy, ale bardzo przyjemne. Choć Łukasz do rodzinnego miasta wrócił tylko na chwilę, gdyby nie interwencja kierownika drużyny, zostałby tam na dłużej. Trener mnie zabije. Gorące powitanie kibiców przerywa na chwilę monotonię przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Każdy dzień siatkarzy jest dokładnie zaplanowany. Siłownia, trening na sali i analiza gry przeplatane są krótkimi przerwami w hotelu na posiłki i odpoczynek. Presja była, jest i będzie i trzeba sobie z nią radzić, sobie umieć z nią radzić. U nas każdy robi to na swój własny sposób i póki co nam to świetnie wychodzi. A jakie są sposoby? Ja tego nie mogę zdradzić. To, czego zdradzić nie chce kapitan, można usłyszeć na hotelowym korytarzu w pobliżu pokoju Bartosza Kurka. Zresztą, jak można dowiedzieć się z bloga Krzysztofa Ignaczaka, nasza reprezentacja jest pod względem muzycznym wyjątkowo uzdolniona. Grupa doskonale rozumiejących się ludzi z bardzo barwnymi charakterami i poczuciem humoru. Kwestia chwili, jakoś nie,
nikt nie pisze scenariuszy i tacy jak tam jesteśmy, tacy naprawdę jesteśmy względem siebie. Czasami bywają takie momenty dosyć trudne, jak po dwóch tygodniach 12 facetów przebywa ze sobą, to już coraz trudniej jest wziąć tą kamerę i nagrać coś, cokolwiek, bo już mnie zaczynają przeganiać. To nie uciekaj, i tak cię mam. Mam cię. Wskazuj. Proszę cię bardzo, dobra? Kościół, ty uważaj. Choć za kamerą stoi libero, nad efektem końcowym czuwa cała drużyna. Krzysztof chodzi z kamerą bądź z telefonem i kręci co się tylko da, a potem to jest cenzurowane przez nas, bo wiele rzeczy nie nadaje się do opublikowania. Trzeba materiał przyciąć, bo my nie jesteśmy święci. Na szczęście dla kibiców w cenzurze drużyny nie podlegają momenty radości po zwycięstwie. Już za kilkanaście dni pierwszy mecz siatkarzy na Olimpiadzie. Niezależnie od wyniku, jednego można być pewnym. Przeczytamy o nim na blogu. Katarzyna Górniak, TVN24.